Marcin Zieliński, jeden z najbardziej znanych świeckich ewangelizatorów w Polsce. Charyzmatyk, autor książek o tematyce katolickiej. Założyciel Fundacji Rozpal Wiarę oraz wspólnoty Głos Pana w Skierniewicach, w ramach której prowadzi swoją posługę. Bierze udział w konferencjach na całym świecie, poprzez które przybliża ludzi do Boga i otwiera ich na Bożą miłość. Poznajcie historię Marcina. Marcin, bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać nareszcie i że możemy dzisiaj porozmawiać. Dobrze, że znalazłeś dla nas czas. Cieszę się, że jesteśmy, no i zobaczymy, co rozmowa przyniesie. No, niech będzie głosiła chwałę. Chwały Boga, jak najbardziej. Z tego, co wiem i z tego, co też można znaleźć informacje w mediach społecznościowych, w ogóle w internecie, to tak naprawdę na początku miałeś inny plan na swoje życie. Chciałeś być sportowcem. No tak, sport był ważną częścią mojego życia. Grałem w piłkę, tak przez 10 lat, myślę, spokojnie trenowałem. Miałem plany, miałem być wielkim piłkarzem, miałem być pewnie drugim Robertem Lewandowskim. No ale Pan Bóg przyszedł w 2007 roku. To był taki moment, w którym doświadczyłem miłości Pana Boga. Myślę, bardziej miałem w głowie Pana Boga niż w sercu tak naprawdę, bo chodząc do kościoła w Polsce, wychowując się w takiej normalnej, tradycyjnej katolickiej rodzinie, 26 maja, pamiętam ten moment, przyszedłem do kościoła. Dzień Matki. Dzień Matki, więc chciałem być miły i mama mnie zaprosiła na to spotkanie. I powiedziała: wiesz, Marcin, jest takie spotkanie, będziemy się modlić, będzie czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego, może wpadniesz. No i przyszedłem i usłyszałem o Jezusie, który żyje, który działa, który zmienia życia. I ksiądz powiedział, że możesz całe życie chodzić do kościoła, być pobożnym człowiekiem, ale nie mieć takiego doświadczenia Pana Boga, które będziesz wiedział, że On przyszedł naprawdę do twojego życia, które zmieni twoje życie. No i pomyślałem sobie, to jestem ja. Chodzę do kościoła, chodzę na pielgrzymki, nawet byłem na kilku pielgrzymkach, ale nigdy nie miałem tego doświadczenia. Wyszedłem do przodu pod ołtarz i powiedziałem: Jezu, jeżeli naprawdę jesteś, jeśli to jest prawda, to ja Ci dzisiaj oddaję moje życie i rób w nim, co chcesz. No i to był ten wieczór, kiedy miałem doświadczenie miłości Pana Boga, które mnie zalało nagle, w pewnym momencie. Już myślałem, że czuwanie się kończy, miałem wychodzić ze spotkania. I przyszło to doświadczenie, które sprawiło, że płakałem w ławce przez parę ładnych chwil, a nie byłem jakimś bardzo ckliwym gościem. Więc to, co się we mnie zaczęło dziać, to doświadczenie bycia kochanym zupełnie za darmo, bo miałem na swoim grzbiecie, na swoim karku trochę grzechów, trochę takich momentów, w których wiedziałem, że się spowiadam, ale zaraz wracam do tego samego. I w środku tego wszystkiego, jeszcze z torbą po meczu, zmęczony, spocony, nieprzygotowany, spotkałem Jezusa, który powiedział mi, że bardzo mnie kocha. To było coś, co nie weszło do mojej głowy, tylko weszło do mojego serca. No i to był moment, w którym wiedziałem, że moje życie się zmienia. Wróciłem do domu, nie mogłem spać, wstałem rano, 30 kilo lżejszy wewnętrznie. I wiedziałem, że muszę tego Boga, którego spotkałem wieczorem, tej nocy, muszę Go szukać, bo doświadczyłem czegoś, co było niezwykłe i było wyjątkowe. No i zacząłem czytać Biblię, chodzić na spotkania modlitewne. Zacząłem żyć taką prawdziwą wiarą, jako 15-latek. No i ta przygoda trwa do dzisiaj. Wielu mówiło, że to emocje, bo wielu tak mówi. No właśnie, no bo to jest takie dosyć niespotykane, że w nastoletnim wieku, kiedy się szuka raczej takiego nowoczesnego świata, tego wszystkiego, co jest takie miłe, przyjemne, fajne na wyciągnięcie ręki, to jednak ty zwróciłeś się w zupełnie inną stronę, poszedłeś w stronę Boga. No dlatego to było takie, myślę, to był dowód na to, że to było prawdziwe, że to było prawdziwe spotkanie, że to nie była chwila emocji, która przyszła, poszła i wróciłem do starego. No ale minęło już 15 lat, więc to nie są same emocje, ale to była decyzja 15-latka, który powiedział: chcę iść za Tobą, Jezu. No i poszedłem i idę za Nim do dzisiaj. Faktycznie nie spodziewałem się, że moje życie potoczy się w taki sposób, jak się potoczyło, że będę jeździł po całej Polsce, po całym świecie, już dzisiaj po kilkunastu krajach, głosząc Słowo Boże, modląc się za chorych i też widząc to, jak Pan Bóg uzdrawia, jak czyni cuda. No i jak życia ludzi się zmieniają, no to jest naprawdę niesamowite. Ty nie żałujesz, że ta droga nie wypaliła? No myślę, że jak najbardziej. Życie, które mam dzisiaj, jest takim życiem, którego bym się nigdy nie spodziewał, ale nie mogę go żałować, bo śmieję się trochę z tego, że miałem grać w piłkę na stadionach, a miałem dwa razy możliwość głosić Słowo Boże na Narodowym. Być może nigdy bym tam nie grał jako piłkarz. Pan Bóg naprawdę rekompensuje mi tą decyzję i daje mi dużo więcej niż tak naprawdę Mu oddałem. I co jest ciekawe, bo zawsze mi się oczy świeciły, jak myślałem o piłce nożnej, o tym, że mogę iść na stadion, na mecz, nigdy mnie nie było nawet stać, żeby tam pójść, bo bilet też kosztuje. No a dzisiaj na tej drodze spotkałem trenerów, piłkarzy, którzy sami mnie zapraszają na mecze do siebie
I naprawdę widzę, że ja im daję Pana Boga, oni mi dają coś, co ja zostawiłem tak naprawdę dla Niego. No i to jest wymiana, która się naprawdę opłaciła. Powiedz w takim razie, bo bardzo mnie interesuje ten właściwie fenomen, że mamy różne media społecznościowe. Wydawać by się właśnie mogło, że ten nasz świat idzie w taką totalną stronę przepaści nowoczesności, a jednak tej treści związanej z Bogiem, z poszukiwaniem wiary jest bardzo dużo i tak wielu ludzi, właśnie nawet młodych, poszukuje tego. To nie jest dla ciebie niezwykłe, bo osobiście jestem zaskoczona. Ten świat idzie w takim tempie do przodu, ludzie pędzą, gonią, sami wszyscy żyjemy na tym rozpędzonym świecie, gdzie brakuje czasu na to, żeby zastanowić się, o co w tym życiu chodzi. I myślę, że ludzie doświadczają dzisiaj dużej pustki wśród tych wszystkich pieniędzy, jeszcze temat wojny, przed chwilą COVID-u, pandemii, wiele rzeczy się posypało. I myślę, że ludzie trochę się zatrzymali i zaczęli widzieć, też statystyki są w ogóle okrutne, jeśli chodzi o młodzież po tych właśnie informacjach związanych z COVID-em i z wojną, że są jakby ta statystyka też prób samobójczych, depresji poszła tak w górę, że myślę, to jest coś naturalnego, że dzisiaj ludzie zaczynają się zastanawiać, o co chodzi w tym życiu, czy chodzi o to, żebym zarobił, żebym się dobrze ustawił, żebym miał sporo pieniędzy w portfelu, czy może chodzi o coś więcej, że jest w ludziach coraz większy głód Pana Boga, tęsknota za doświadczeniem Go. Myślę, że wielu ludzi szuka w różnych miejscach, bo są tacy, którzy szukają na przykład w jakimś buddyzmie, szukają w jakichś różnych formach duchowości, żeby znaleźć wnętrze, żeby znaleźć siebie gdzieś w tym wszystkim. No a Pan Jezus oferuje coś więcej niż znalezienie samego siebie, ale też znalezienie Jego. I życie wieczne, które On nam daje, to jest życie, które wykracza poza to, że spotkam się sam ze sobą i będzie mi na chwilę dobrze. To jest spotkanie z drugą osobą, z Bogiem, który dzisiaj przychodzi. No i na tych spotkaniach, na których my też się modlimy, Bóg daje naprawdę znać o sobie przez to, że czyni cuda, uzdrawia. Mamy teraz 3 udokumentowane historie uzdrowienia z nowotworów sprzed kilku miesięcy. W tym takich terminalnych, gdzie ktoś przyjmował chemię paliatywną, miał tak naprawdę pożyć niedługo i po tej modlitwie wrócił do lekarza i wszystko jest okej, nie ma komórek rakowych. Tych historii jest coraz więcej, bo mam wrażenie, że Bóg zaczyna machać rękami i mówić, tu jestem, naprawdę, jeśli tylko otworzysz trochę swoje serce, to ja chcę do Ciebie przyjść. No i myślę, że to, co robimy, ma taki cel, żeby pokazać ludziom, że jeśli tylko powiesz tak jak w moim życiu, ja zacząłem od mojego tak, Bóg naprawdę nie potrzebował wiele, żeby przyjść i zacząć zmieniać moje życie. No bo jesteś takim trochę łącznikiem. Pokazujesz, że można właśnie wybrać taką drogę, czasem nie do końca rezygnując ze wszystkiego w swoim życiu, ale też nie czujesz takiej odpowiedzialności, że z tego prowadzenia? No czuję dużą i ona mnie przeraża. Zresztą kiedyś czytałem świętego Augustyna, który mówi, jestem chrześcijaninem, z tego się cieszę, jestem waszym bratem, siostrą, jestem biskupem i to mnie przeraża. Bo to jest ta odpowiedzialność, więc myślę, że jeśli my mamy taką służbę, ja mam taką posługę w Kościele, którą pełnię i jest w tym coraz więcej młodych, coraz więcej ludzi, którzy z tego korzystają, no to faktycznie mam odpowiedzialność, której nie miałbym, gdybym nie robił tego, co robię. Trzeba się tego podjąć, no nie? Myślę, że to jest zaproszenie, które Pan Bóg dał, wezwanie, które dał. I myślę, że straciłbym swoje życie, gdybym w to nie wszedł. I mam takie pytanie trochę osobiste. Czy nie boisz się, że to może kiedyś minąć? Że na przykład stracisz taką pasję też do tego? Sam nawet wspominałeś jeszcze zanim zaczęliśmy rozmawiać tutaj na antenie, że to jest też wyczerpujące pod takim ludzkim kątem. Tak. Jeśli stracę pasję, to zaraz nie będzie na spotkaniach ludzi. Mam wrażenie, że to się samo, że tak powiem, broni w tym momencie, ponieważ ludzie przychodzą, bo widzą w tym działanie Pana Boga. Widzą, że to ich karmi, to im daje siłę do życia, to im przynosi jakąś nadzieję do życia w codzienności. Więc myślę, że jeżeli ja stracę pasję, przestanę się modlić, przestanę sam szukać Pana Boga i przestanę sam być świadectwem, to momentalnie się skończy. I nie boję się tego, w sensie, że któregoś dnia Pan Bóg może powiedzieć, Marcin, robimy pauzę, bo cały czas żyję z dnia na dzień z takim przekonaniem, że Bóg może powiedzieć, temu Panu dziękujemy. Jeśli na przykład, nie wiem, wybiorę inne życie, to znaczy tego bym nigdy nie chciał, ale jeśli wybiorę życie bez Niego, no to wiem, że ta posługa się skończy. Jeśli przestanę traktować Pana Boga na serio, no ja nie wyobrażam sobie wychodzić na jakiś performance i udawać kogoś przez wieczór przed tyloma ludźmi, kim nie jesteś, zakładać maskę.
Więc ja wiem, że to musi być moje życie. Jeśli to przestanie być moim życiem, to przestaną te spotkania przyciągać ludzi. Żyjemy tym, co dzisiaj Pan Bóg nam daje, jak najbardziej szczerze, modląc się, posługując. Ciężko zaplanować takie życie. Może być tak, że Pan Bóg powie za rok, za dwa, wyjeżdżasz zupełnie gdzie indziej, będziesz mieszkał gdzie indziej, zostawiasz wszystko, co do tej pory zbudowałeś i liczę się z tym. No ale teraz to jutro też jest bardzo niesamowite i zaskakujące, bo podróżujesz po całym świecie. To nie jest tak tylko, że jesteś ewangelizatorem w Polsce, tylko jednak cały świat potrzebuje Słowa Bożego. No tak, te drzwi się otworzyły bardzo mocno. Zresztą pamiętam, jak miałem 16 lat, przyjechała do Polski, do naszej miejscowości pewna misjonarka świecka. I nie znając mnie totalnie, modliła się za mnie i powiedziała: Marcin, Bóg cię pośle do wielu krajów, żeby głosił Słowo Boże. Wtedy myślałem, że jeszcze byłem na etapie piłkarza, że mnie tam, nie wiem, Barcelona kupi, będę tam grał w piłkę i mówił o Panu Bogu na konferencjach prasowych. To był taki mój pomysł. Wiele trzeba się modlić o pokorę, żeby nie zbaranieć i nie myśleć, że jest się ważniejszym niż jest w rzeczywistości. No i w tym pomaga na pewno to, jak wiele razy doświadczasz swojej słabości, jak wiele razy upadniesz, zgrzeszysz i patrzysz na siebie potem i mówisz: kurczę, te spotkania to jest Pan Bóg, a w tym grzechu jestem ja. No i widzisz, że co jest Bożym działaniem, a co jest Twoim działaniem. Widzisz, że idąc do spowiedzi, klęcząc i wyznając swoje grzechy, Pan Bóg ci przypomina: Marcin, te wszystkie cuda to są moje dzieła. Myślę, że wbrew pozorom to jest dobre doświadczyć swojej słabości i doświadczać jej ciągle, bo no, nie nosisz czy nie podnosisz nosa wyżej niż powinieneś. I to jest też moje doświadczenie. No właśnie o tym też chciałam z Tobą porozmawiać, o tym grzechu pychy, bo jesteśmy w różnych wspólnotach, widzimy, czasami jesteśmy już powiedzmy na trochę wyższym stadium tej naszej wiary, już nam się wydaje, że wiemy więcej, czytamy Pismo, zbliżamy się do Boga i chcemy być trochę takim właśnie świadectwem, żeby ludzie też czerpali z nas. No a potem się okazuje, że może jednak już w tej hierarchii zabrnęliśmy za daleko, że może już ten Bóg nie jest na pierwszym miejscu, tylko już chcemy, żeby ludzie nas podziwiali. Bardzo często w jakichś, nie wiem, wspólnotach, organizacjach też widzimy jakieś takie sytuacje, w których też się jakby trochę nas bardziej odciągają wtedy od tej relacji. No to jest bardzo ludzkie, nie? Każdy chciałby świecić i każdy chciałby być w środku jakiegoś takiego działania, czy to Pana Boga, czy w ogóle. Ja pamiętam takie wydarzenie, kiedy głosiłem w 2017 roku na Stadionie Narodowym z ojcem Johnem Baszaborą. To było dla mnie, dla młodego chłopaka, szalone doświadczenie, bo pamiętam jeszcze dzień wcześniej byłem w Stanach i głosiłem w Nowym Jorku w jednej z parafii. Miałem samolot 9 godzin bezpośredni do Warszawy, gdzie w ogóle miałem się przygotowywać, a zacząłem się modlić za ludzi na pokładzie i rozmawiać o Panu Bogu. Nie spałem nic tamtej nocy, bo nie było czasu. Jeszcze był ten jet lag, cała ta zmiana godzinowa. Przygotowywałem na kolanie nauczania dwa, które miałem powiedzieć, godzinne chyba, czy 40-minutowe. Na stadionie było 40 tysięcy ludzi, arcybiskup jeszcze Hozer, wtedy biskup Solarczyk, a ja tak na kolanie i w ogóle wszedłem tylko po koszulę, żeby się przebrać, bo mi rodzice przywieźli. Po godzinie snu. No i na pierwszej konferencji nikt mnie nie znał, po drugiej już było ciężko przejść przez stadion. I zrobiło się takie wielkie boom, pamiętam, ile ludzi przyszło do nas, do wspólnoty, wszystkie media zaczynały o tym pisać, bo Bóg się przyznał faktycznie do tego głoszenia, Bóg dotykał tam ludzi i wielu, wielu doświadczyło Pana Boga. No a później, tutaj Zieliński taki i w ogóle w drugą stronę media poszły, no i że pyszny, no i trudne to było trochę, bo się tak na taką skalę zderzyłem z jakimś takim nieprzychylnym piórem, że tak powiem, w różnych miejscach. No i potem pojechałem, pamiętam, na kawę z ojcem Johnem. No i mówię mu: no ojcze, tak trudno mi trochę, no bo tak wszyscy teraz cisną, hejtują, wyciągają jakieś w ogóle rzeczy, które nie miały miejsca albo interpretują to we własny sposób. No i z taką falą się nagle zderzyłem. Ja mu mówię: a co mówią o tobie? Ja mówię: no że pyszny jestem. A on mówi: no pewnie jesteś. A on mówi: który chłopak w twoim wieku, mając 20 kilka lat, głosił rekolekcję dla narodu do 40 tysięcy ludzi? I pewnie jesteś, mówi, a kto nie jest? I tak sobie potem myślałem, no pewnie ma rację. I później faktycznie mnie to nauczyło bardzo w rozmowie z innymi, jak ludzie mówili: a Zieliński jest pyszny, to lubiłem komentować: no pewnie jest. Albo: no coś w tym jest, bo faktycznie to jest prawda o każdym z nas, to jest prawda też o mnie, że lubimy. Ja też lubię, jak jestem słuchany, lubię, jak ludzie słuchają, jak cię szanują. I to jest, myślę, bardzo normalne.
No i trzeba się przyznać do tego, że czasami gdzieś to idzie w parze z tym, Bóg cię powołuje, posyła, a światła lecą na ciebie. I faktycznie przyznanie się czasem do swojego grzechu, do swojej słabości jest rozwiązaniem. Że to nie jest takie, nie mamy wrażenia, że słuchamy proroka, który zaraz mówi takim głosem, że wszyscy myślą, że jest prorokiem. Nie? Jest normalnym chłopakiem, który i ma problemy z tym, i ma problemy z tym, i tu sobie radzi, tu sobie nie radzi. Ale widzimy to działanie Pana Boga, doświadczamy tego działania Pana Boga i jakoś tam bliżej do tego Boga przez to, że nie jesteś nad człowiekiem, ale jesteś normalnym, zwykłym chłopakiem. Ludziom się dobrze utożsamić, dużo łatwiej utożsamić z takim też świeckim człowiekiem niż czasami z księdzem, bo poświęcił to życie Bogu, służy sakramentami. No to jest piękne, ważne i potrzebne i na pewno, ale czasami tworzy też dystans. Takie jakieś trzy punkty, które mógłbyś polecić dla osób, które mają wątpliwości. Poszukują Boga, ale trochę są tacy na rozstaju. Umiałbyś coś takiego? Trzy punkty. Co zrobić? Po pierwsze, znaleźć ludzi, którzy mają wiarę. Myślę, że jak ktoś ma problem z wiarą, to potrzebuje znaleźć ludzi, którzy wierzą. To jest siła wspólnoty dzisiaj. W pojedynkę ciężko wierzyć dzisiaj, w tych czasach w ogóle. W kościele, żeby się odnaleźć, to musisz znaleźć ludzi, jakąś grupkę ludzi, z którymi będziesz się gdzieś utożsamiał i którzy pokażą ci, że można z Bogiem żyć dalej. Ja sam mam takich ludzi w swoim otoczeniu, na których patrzę i mówię, wow, można z Bogiem żyć bardziej, można być Mu posłusznym bardziej, można iść z Nim lepiej, żyć świętym życiem jeszcze mocniej. Po drugie, spróbować szczerze zawołać do Boga. Pomyślę, że czasami modlimy się nieświadomie. Nawet jak się modlimy często modlitwą Ojcze Nasz, a potem mówimy, że trzeba przebaczyć drugiemu człowiekowi na spotkaniach. Nie przebaczę za żadne skargi. A przed chwilą recytował Ojcze Nasz, gdzie jest odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Nasze winowajce. Tak. I co jest w ogóle też kluczową kwestią w naszym życiu duchowym i wielu ludzi też nie wie i nie uświadamia sobie, że oddalamy się od Boga i nie doświadczamy Jego łaski, nawet jeśli On ją ma dla nas przygotowaną, bo nie umiemy przebaczyć. Doświadczamy wielu uzdrowień, nawet fizycznych, kiedy ludzie przebaczają. To jest niezwykłe. Więc czasem recytujemy, mówimy rzeczy, a nie jesteśmy świadomi, jak się modlimy. Więc wspólnota, szczera modlitwa. No i myślę, taka otwartość trochę na niespodzianki. To znaczy, że Pan Bóg może przyjść w sposób, który się totalnie nie spodziewasz. Możesz być zamknięty na jakąś grupę w kościele, a Bóg może przyjść do ciebie przez kogoś z tej grupy. Możesz być zamknięty na to, że tak Bóg działa, a tak na pewno nie działa, a Bóg ci pokaże, a zrobię ci psikusa i przyjdę odwrotnie. Więc ja się dzisiaj umiem odnaleźć we wszystkim. Ja umiem pójść na kółko różańcowe, się pomodlić z paniami na różańcu, umiem iść na spotkanie charyzmatyczne, umiem pójść na spotkanie neokatechumenatu. Byłem niedawno na mszy trydenckiej, żeby pokazać, że co się nie da. Miałem dobry czas na modlitwie. Więc uważam, że po tym można poznać działanie Pana Boga, że nie walczymy z drugimi, ale jesteśmy otwarci naprawdę, by modlić się z każdym. I nie każda pobożność musi być moja, ale ja nie mam prawa oceniać innych pobożności, bo co jeśli ktoś tam spotyka Boga? To co teraz w planach? Możesz coś zdradzić? No w planach takich najbliższych pewnie kolejne wyjazdy ewangelizacyjne też z modlitwą o uzdrowienie. Ale jak dobrze pójdzie, to na początku wakacji na jednym ze stadionów wybudowanych na euro, idę bardzo naokoło, bo to jeszcze nie do końca możemy mówić wszystko. No mamy plan na kolejne uwielbienie z serii Chwała Mu. W zeszłym roku zebraliśmy 10 tysięcy osób na Atlas Arenie. Bilety się rozeszły w 2 tygodnie. Był z nami Adam Sztaba, orkiestra. 6 godzin uwielbienia, gdzie wszyscy mówili, przy 6 godzin nikt się z wami nie będzie modlił. Modlili a pewnie się. By chcieli 7 i 8. Tak, ciężko było ludzi wygonić z Atlas Areny. Także szykujemy jeden ze stadionów, myślę 20-30 tysięcy osób. Także takie najbliższe, myślę, miesiące to będzie praca nad tymi wszystkimi, nad tym wydarzeniem, nad wyjazdami, które przed nami. No a co dalej? Zobaczymy. Ale no, na pewno dużo pracy. Zawierzajmy te plany Panu Bogu na Jego chwałę. Dziękuję Ci, Marcin, bardzo za rozmowę. Dzięki wielkie. No i do zobaczenia.